Cześć, witajcie na dobrewino.pl. Dziś prezentujemy butelkę od Chateau Porcari ze szczebą Pinot Noir. Producent tego wina postawił szczególnie na uwagę to, że winnica powstała w 1827 roku, widoczne na etykiecie. Szczep Pinot Noir też widoczny na tej etykiecie, posiadłość Chateau Porcari powyżej, natomiast poniżej macie rocznik, w którym zbierane były winogrona Pinot Noir do stworzenia tego wina. Jeżeli chodzi o samą historię Chateau Porcari, zachęcam Was do odwiedzenia strony dobrewino.pl w zakładce Wiedza, w zakładce Producenci. Macie tam bardzo fajnie opisaną historię tej posiadłości. Zapraszam Was na degustację. Przy otwieraniu wina radzę też zwrócić uwagę na korek. Jeżeli korek jest naturalny, możemy wyczuć albo nuty owocowe, albo nuty korkowe. Jeżeli to są te drugie, to prawdopodobnie wino ma wadę aromatyczną. Natomiast ten korek jest absolutnie czysty, owocowy. I prawdopodobnie wino też będzie dobre. Zachęcam też do korzystania z dropstopów, które spowodują, że żadna kropla wina Wam nie umknie i wyląduje prosto w kieliszku. Pinot Noir jako szczep jest uprawiany w chłodniejszym klimacie, a więc taka krótka instrukcja obsługi, jeżeli chodzi o serwowanie tego szczepu w warunkach domowych. Dobra temperatura dla tego wina to jest nieco chłodniejsza, nieco niższa niż zasadniczo wina czerwone, czyli między 18 a 20 stopni. My proponujemy, żeby to wino podawać lekko schłodzone, między 16 a 18 stopni. Nos tego wina jest fenomenalny, jest bardzo wyrazisty, bardzo intensywny. Jest to zasługa nie tylko jego walorów charakterystycznych dla tego szczepu, ale także to, że wino było beczkowane przez 6 miesięcy w dębie francuskim. To, co możecie wyczuć w bukiecie tego wina, to na pewno nuty kwiatowo-owocowe, fiołki, czereśnie, wiśnie, czyli głównie owoce pestkowe. Wino ma bardzo przyjemną teksturę. Jest to zasługa oczywiście dojrzewania wina w beczce. Wyczuwalne jest lekkie drewno, wanilia. Macie dużą dozę owocu czerwonego, jest to czereśnia, wiśnia, troszeczkę śliwki. Natomiast jeżeli chodzi o podniebienie, czyli to co nam powinno sprawiać największą przyjemność, jest wręcz welwetowe i jedwabiste. Bardzo przyjemne w degustacji. Kochani, jeżeli chodzi o rekomendacje kulinarne, to proponuję Wam degustować to wino w akompaniamencie kuchni regionalnej Mołdawii, gdzie przeważają głównie warzywa, więc tutaj na przykład dałbym Wam grillowany bakłażan do tego wina. Poza tym dzikie ptactwo, kuropatwy, przepiórki, perliczki oraz kaczka będzie tutaj bardzo dobrym pomysłem na codzienny obiad w towarzystwie tego Pinot Noir. Cena Chateau Porcari Pinot Noir to teraz bardzo dobra, specjalna cena 31,99 na dobrewino.pl.